prawego na stałe linię, dla czteroletnich starszych także czystej krwi, dla czteroletnich kolarzy polskiej konopi, to jest jeden z tych krwiarzy i trzeci boks. Nagrodą Gazelin, Lewy i Sahara. Na prostą. O, dość daleko od kanatu. Zgadkiem Cekinik, która tutaj troszkę zyskała. Szukają sobie klacze miejsca. Prowadzi Pinte Korona. Lekko idzie Aisha. Dosyć lekko. Także Szandar Alfala. Polem rozpoczyna finisz Klara Al-Kanadini. Ale prowadzi Aisha Al-Shania. Ma przewagę. Druga jest Szandar Alfala. No i Aisha ma bardzo dużą przewagę i Aisha Al-Shania sięga po wygraną. Droga Szandar Alfala, dalej Bint Korona, Klara Al-Kalebija oraz Cekini. Koń trzeci numer 3 Bint Korona, koń czwarty numer 2 Klara Al-Kaleria, konie piąty numer 5 Cekini. Ze zwycięstwa dowolnie o 9 długości, kolejny na celowniku 7, 2 i po 2 długości. Czas gonitwy 2 minuty 20,5 sekundy, ćwiartki 37,1 sekundy. Zapraszam na padok, dekoracja zwycięzczyni, biegło nagrodę Sabeliny. Wyścig wyglądała 4-letnia Aisha Al-Shania, urodzona we Francji, hodowli Al-Shania Stat. Właścicielem konia jest Aichiali Al-Heifi, trenerem Andrzej Laskowski, a do zwycięstwa klacz poprowadził Bolot Kałysbek. Nagrody honorowe będą wręczać członkowie zarządu Totalizatora Sportowego Artur Kapelko i Mariusz Błaszkiewicz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Thank you.
Thank you.